Wczoraj wstaję, bo miałem wezwanie na policję na 10:30. Ale to nie jest ważne, to wezwanie. Musiałem tylko przyjść, powiedzieć, że nic nie wiem i wyszedłem. To nie jest ta historia. Ale w okolicach 7:40 rano, siedziałem przy komputerze. No bo tam siedziałem, jeszcze sobie rozmawiałem, wiecie, tak się tutaj. Tak się tutaj czas spędzało, marnowało się czas aż do tej 10, żeby tam na tą 10 podjechać. I patrzę, że dostaję maila. I ja ją tutaj przeczytam. Jaki to był dzień? Wczoraj był poniedziałek. O, 7:39. I teraz tak, sekretariat Wydziału Trzeciego Cywilnego w załączeniu przesyła zaproszenie, link na rozprawę, która odbędzie się w dniu 18.01.2021, godzina 11, w trybie zdalnym za pomocą programu MS Teams. 18.01 był wczoraj, na godzinę 11. Wysłali mi o godzinie 7.39. O godzinie 7:39 zaproszenie, żebym wziął udział w rozprawie. Jeśli to jest cywilny, no to chyba no to w sprawie cywilnej. Na za 2 godziny. No i ja tak mówię, kurwa, tej o chuj chodzi, nie? Więc wziąłem telefon i akurat to był totalny zbieg okoliczności, bo tak, zazwyczaj ja o godzinie 7:40 to śpię. Następna rzecz jest, że nawet jeśli nie śpię, to ja nie przeglądam maila o godzinie 7:40. Ja maila, tak szczerze, tego, na który to wysłali, to ja przeglądam 4 razy w tygodniu. I to ja chcę coś sprawdzić, chcę czegoś poszukać. Okej. Okay. I teraz tak. Jest ta 7:40. Kilka. Biorę telefon, dzwonię do tego sądu i się pytam w ogóle, o co chodzi, nie? Że co to za sprawa i dlaczego mnie informują, że zostałem powołany na rozprawę zdalnie, która ma się odbyć za 2,5 godziny. No i powiedzieli mi, to jest kto przeciwko komu i że zostałem wezwany jako świadek. No i moje następne pytanie było, jakim cudem wy mnie powołujecie przez maila na rozprawę, która ma się odbyć za 2 godziny. Albo coś tam, ktoś tam, toś tam. No nic. No w porządku. Mówię, okej, okay, będę. Zainstalowałem sobie na telefonie, bo ja na 10:30 miałem to na policji i na 11 ta rozprawa. I tak mówię, kurde, o 10:30 będę musiał być na komendzie i czy przez to, że na przykład ktoś się nie spóźni, że coś się tam przedłuży, czy nie będzie tak, że ja się po prostu spóźnię na tą rozprawę? Bo też mnie ciekawiła ta rozprawa. No i poszedłem na tą policję na 10:30, bo dwie odrębne sprawy, jakby co. Powiedziałem, że nic nie wiem, żeby mniej więcej tutaj na pana świadka nie powoływali, bo nic nie wiem w tej sprawie na policji. No i wsiadam do samochodu, akurat jest 11, wchodzę na Teamsy, no i kładę sobie telefon. Ja mam taki uchwyt na telefon. Jakbym chciał sobie trzymać, nie wiem, coś czytać z tego, cokolwiek. No mam po prostu taki uchwyt. Kiedyś to na vlogu kupiłem. No i kładę tam ten telefon. No i akurat tak była kamera, że było widać mnie za delikatnej obręczy samochodu. I okej. Okay. Ja akurat, jak się rozpoczęła, bo powiedzmy, rozpoczęło się to z jakimś, nie wiem, 5-10-minutowym opóźnieniem. Akurat stałem na stacji benzynowej, bo chciałem wypłacić pieniądze, bo na 12 byłem umówiony z prawnikiem i trzeba mu było zapłacić. No i akurat poszedłem wypłacić pieniądze, wsiadam do samochodu na tej stacji benzynowej, no i rozpoczyna się rozprawa. Jest pan sędzia, był jeden pan adwokat, no, przywitał wszystkich, sprawdził listę obecności. No poza tymi 3 osobami, czyli adwokat, sędzia i ja, nie było nikogo. I tam wywołał jeszcze, powiedzmy, 5 osób, których nie było. No to ja zmutowałem po prostu mikrofon, czekałem, aż mnie pan sędzia o coś zapyta. Czekałem, aż mnie pan sędzia o coś zapyta.
No i wycofałem samochodem, bo stałem, no wiecie, tu stacja benzynowa, ja tu stanę, bo to był bankomat. Wycofuję ten samochód. No i mam tutaj taki... No i sobie chcę jechać, nie? Chcę sobie jechać, mówię, jak mnie o coś zapyta, to po prostu kliknę, żeby odmutować i mu odpowiem na pytania, bo ja za bardzo też nie byłem zaznajomiony ze sprawą. Tak jak mówię, powołali mnie na nią 2,5 godziny wcześniej. Ogólnie cudem było to, że mnie powołali. I pan sędzia do mnie mówi, panie Górski, dobrze się pan bawi w tym samochodzie? Się odmutowałem, mówię, że zważywszy na to, że... ale wiecie, tak bardzo agresywnie to do mnie powiedział. I mówię, no zważywszy na to, że ja dostałem zaproszenie na tą rozprawę o 7:40, no to za bardzo nie byłem gotowy na to, żeby w ogóle tutaj się pojawić. Więc to bardziej taki mój ukłon w waszą stronę, że tak wykonujecie pracę. Że ja tu jestem, pomimo tego wszystkiego, że przez przypadek w sumie na maila wbiłem. I czy to w jakimś stopniu przeszkadza, że jestem na tej rozprawie, jadę samochodem. Inaczej, być może jakbym był na rozprawie sądowej, to nie słuchałbym muzyki, jakbym zeznawał. Ale teraz jest pytanie w ogóle, czy istnieje coś takiego jak protokół przesłuchań, protokół właśnie, jak się ma świadek zachowywać w momencie, kiedy jest zdalnie jest proszony o to, żeby uczestniczył w tej sprawie. Nie wiem, ja nie dostałem żadnych wytycznych. No, ja po prostu powiedziałem, że no nie zdążyłem jeszcze wrócić do domu, bo też była taka prawda. No, nie zdążyłem wrócić do domu, o 10:30 musiałem być na policji, nie zdążyłem wrócić do domu, bo na to, co komu przeszkadza, czy ja jadę samochodem, czy robię 10 innych rzeczy. Nie wiem. Mogłem też nie włączać kamerki, nawet by o tym nie wiedział. No nieważne. No i... ale zatrzymałem ten samochód. Jeszcze nie zdążyłem ze stacji wyjechać. Zatrzymałem ten samochód i on mówi, że przełożymy tą rozprawę na inny dzień, tam w marcu na jakiś dzień. Chyba z racji tego, że nawet osoby, która... Był tylko adwokat oskarżonego, sędzia i ja. Nie było powoda tej osoby, która złożyła pozew, ani jego pełnomocnika, ani innych świadków. Nikogo innego nie było. No i on mówi, że będą to przekładać. No to ja sobie ruszając samochodem. Jadę, stoję na światłach. Oni właśnie mówią, że to na marzec przerzucają. Już się tak żegnamy. I nagle pan sędzia mówi do mnie: ja, panie Górski, sobie sprawdzę, co pan dzisiaj o mnie napisze. W internecie, czy na blogu, czy na kanale. Jakoś tak powiedział. Wiecie, ja tak totalnie w szoku, nie? Totalnie w szoku, nie wiem, o co mu chodzi. Pożegnaliśmy się, więc nie wiem. Cięty był strasznie na mnie pan sędzia. Ja pana sędziego nie znam. Poza tym ja nie jestem oskarżony ani nic. Nie wiem. Wiesz, w ogóle zdziwiłem się, nie? Nie wiem, wydaje mi się, że... Ja nawet nie wiem, kto mnie tam na świadka powołał, tak TBH, bo nic się nie dowiedziałem. Nawet nie wiem, czego dotyczy ta sprawa. Wiem tylko, kto jest oskarżony i kto jest osobą, która... tą sprawę cywilną założyła drugiej osobie. Nie wiem, naskoczyli bardzo na mnie. Ej, totalnie się zdziwiłem, bo jeszcze jakbym był jakimś skandalistą typu Zbyszek Stonoga, który ma tych spraw 150, a przede wszystkim jest oskarżony w tych sprawach, a potem wychodzi i krzyczy, że prokuratura to, że sędziowie tamto, że minister sprawiedliwości to i owo. No to jeszcze bym zrozumiał, nie? Że pan sędzia sobie zdaje sprawę, że ta nie inna osoba, potem go będzie w tym internecie dojeżdżać, ale nie wiem, wydaje mi się, że osoba, która mnie powołała na świadka, bo to jest
bo to jest sprawa takiego brodatego pana, który komuś sprawę założył. Takiego brodatego pana o dużej tuszy. Mi się wydaje właśnie, że ten brodaty pan mnie wezwał jako świadka. Tylko też nie wiem czemu, bo ja nie widzę momentu, w którym ja jestem w stanie powiedzieć coś na korzyść tej osoby, ale nie dlatego, że go nie lubię, bo jak najbardziej jestem neutralnie nastawiony do tego człowieka, tylko ja i moja wiedza nie pozwalają mi na to, żeby pozytywnie określić działania tej osoby w czasach, kiedy ja z tą osobą miałem cokolwiek do czynienia, więc nie rozumiem. Być może to na pewno jest jedna z, nie wiem, to nie jest tak, że to jest pierwsza rozprawa, bo ta rozprawa się już z 5 lat ciągnie, ale pierwszy raz mnie na świadka powołali, więc tam jakieś już koneksje, czy jakieś zażyłości w tym sądzie muszą być, bo tak mi się wydaje po prostu, że tamta osoba coś tam zamieszała. Więc no. Czy dzień świętego Mikołaja? Nie, ale prawie. Nie, ale prawie. Nie ma czerwonej kurtki. Więc no. Nie, Tajwan nie jest. Tajwan nie ma tutaj. To nie chodzi o Tajwan, ani o budynia, ani nikogo. To jest taka dawna sprawa. Więc nie wiem, czemu to się tyle lat ciągnie. Ciężko mi w ogóle o tym dyskutować. Bo ja wam powiem szczerze. Dobra, to wam powiem. To taka atorowa sprawa. Ja tak szczerze po tych wszystkich latach, bo to już minęło chyba z 5 albo z 6 lat, kiedy ja nie mam totalnie nic wspólnego z tym człowiekiem, mi tak szczerze ciężko by było cokolwiek o tym powiedzieć. Totalnie ciężko by mi było cokolwiek o tym powiedzieć. I to nie dlatego, że nie wiem, że nie chcę, że mi się poglądy zmieniły, że inaczej to odbieram. Tylko ja już po prostu tego nie pamiętam. Więc jak ja bym miał teraz sobie przypomnieć, kto w 2014 roku komuś coś powiedział, a potem tego nie zrobił, kogoś oszukał na, nie wiem, na 1000 złotych, ktoś się podszywał za czyjegoś menadżera, ktoś komuś zniszczył jakąś współpracę biznesową, ktoś działał na czyją niekorzyść, to mi by było naprawdę bardzo ciężko, opowiedzieć to tak, jak było, albo przynajmniej jak ja to pamiętam, bo ja tego nie pamiętam po prostu. Więc trochę XD. No będzie tego 17, chyba 17 albo 18 marca będzie inna sprawa. I mi na przykład ciężko by było teraz, jak ktoś przed tym mnie zapytał o ten temat, nie? Naprawdę byłoby ciężko. No nic, ale miejmy nadzieję, że... Co jest? A mama ci pozwala jeść Chupa Chupsy? Nie, ale pozwala ci czy nie? Tak, ale nie pozwala, żeby gryźć je. Okej, czyli możesz jeść, a nie możesz gryźć? Tak. A śniadanie jakieś jadłeś? Nie wiem. Jak nie wiem? Tak się nie robi. No jak? Miałeś to w buzi? To czemu to jest mokre? Chłopie! Jak ja potem dostanę opiernicz od mamy, że ci daję tego lizaka, to zobaczysz. Nie gryź. Ja sobie pasta zrobiłem. Jeszcze raz? Gryzałem. Okej.
No. Więc. Dobra, srebrna. Srebrna taca.